Reprezentant Łodzi Adrian Bartecki na starcie. No to jedziemy. Oj, sprintem ruszył nam tutaj Adrian Bartecki przez przeszkody. A jest miłośnikiem sportu ekstremalnym, uwielbia skakać ze spadochronem, więc myślę, ten lot na drzwiach to był pryś. Jeżeli jest takim entuzjastą sportów ekstremalnych, to na przykład polecamy przebiec teraz tańczące kamienie z zamkniętymi oczyma. To jest absolutnie sport ekstremalny i to nawet można mieć otwarte oczy, to niewiele pomaga. Oj, duży spokój i rozpoczął swoją buję. Raz, dwa, trzy. O Jezu, jak nim buje, jak nim wozi. Ale dał radę. Tak, mocne odbicie i zaczynamy od razu. Nie ma tutaj czasu na rozbujanki. 170 cm wzrostu, 80 kg wagi. Adrian Bartecki już pokonał czwartą przeszkodę, Iron Maiden numer 5 przed nim, a później już krzywa ściana, która prowadzi wprost do bazera. Wtedy zatrzymamy czas i zobaczymy, jakim wynikiem zakończy się to wszystko, ale najpierw Iron Maiden. Nie widać zmęczenia. Nie, absolutnie. Jakby dopiero zaczynał ten wyścig po torze eliminacyjnym, a więc już my idziemy spokojnie pod krzywą ścianę, no bo to pewne, że będzie za chwilkę przed trzema próbami, ale mam wrażenie jakieś dziwne, że za pierwszą uda się wbiec tutaj do nas na górę. 5 metrów dzieli go od tego, aby zakończył z powodzeniem tor eliminacyjny. Adrian, to jest twoja chwila sławy. Ruszył. Pierwsza próba. Nie. Kilkunastu centymetrów zabrakło. 170 centymetrów wzrostu. Tu trzeba się wybić. Mocno to może być kluczowe przy tym. A widzimy, jakie nerwy, jakie emocje. Druga próba. Dawaj. Nie, puścił. Ale bardzo mało brakuje. Spokojnie, już nie walcz czasem, spokojnie. Adrian, ostatnia próba. Spokojnie, koncentracja i niesamowita dynamika. My wiemy. W teorii my jesteśmy już na Midoriamie. No i zobaczymy, czy Adrian pojawi się tutaj na górze. Ostatnia próba. Trzyma! Tak to się robi! Ale nas trzymałeś, Adrian, w niepewności. Zapraszamy cię tutaj do nas, do środeczka. Dobra, ja jestem przekonany, że to po prostu było takie podkręcenie emocji. Dwie próby nieudane, za trzecim na dużym luzie. Powiedzmy, najbardziej się stresowałem tymi kamieniami, a tu się okazało, że rampa mnie zaskoczyła. Ale cieszę się, że się udało. I mam nadzieję, że widzimy się w dalszych etapach. Twój czas to 2 minuty i 35 sekund. Czas bardzo dobry. Jestem przekonany, że zobaczymy ciebie w półfinale tej edycji programu Ninja Warrior Polska. Teraz jest petarda. Odpoczywaj. Lecimy dalej na start. No to zobaczmy jeszcze raz, tak jak mówił Adrian. Trochę obawiał się tych grzybków, a tutaj problemy na ścianie. Ale nie takie problemy są rozwiązywane w Ninja Warrior. Pociągnął z charakteru. No, były i wzloty, i upadki, ale na końcu udało się doskoczyć do tej krawędzi, złapać, wspiąć na naszą wieżę, wcisnąć bazer i zapewne awansować do półfinału. Dobry czas. Bardzo dobry.